Cześć, witam was w kolejnym odcinku, po tygodniowej przerwie, oczywiście tygodniowej w grze. I jak widzicie, mamy kur dużo, mamy skór wielu dużo i jaj 15 do zebrania, czyli przez tydzień czasu jest 15 jaj, czyli zarobiliśmy 6 euro. To trochę słabo. W jakimś odcinku innego youtubera farmowego... O kurwa, gdzie ten kogut się wiewo? Ale kozak, pogłaskaj go po jajach. Byr, byr, byr. Widziałem, że on sprzedawał po 8 euro. Nie wiem gdzie, więc muszę to na pewno ogarnąć. Bo wtedy byśmy mieli 80 euro. No to tak wiecie, dosyć sporo. Wtedy by się opłacało te kury robić. Na razie weźmy sobie tutaj... pościągajmy te jaja i w tym odcinku zajmiemy się remontem kurnika. Skoro już zainwestowaliśmy w kury, no to musimy też tutaj ładnie im ten kurnik zrobić. Przede wszystkim naprawimy dach, naprawimy ściany i może jak się tutaj jeszcze pieniędzy nam starczy, to może zrobimy jakieś, kupimy jeszcze jakieś materiały i może obijemy to jakąś tutaj, nie wiem, nie smołą, tylko tą, no jakimś materiałem bitumicznym czy coś takiego. Więc teraz zabierajmy się do pracy i na razie naprawmy wszystkie elementy, które tutaj jesteśmy w stanie, bez kupowania nowych. Niech nasze kurki mają swoje ładne kurestwo, królestwa. Dobra, ale dziura, ale w sumie ta dziura była fajna, mogliśmy podglądać wszystkich. No to naprawiajmy stare deski. Kurwa, ale one pijeją. No, to już ja byłem. Nie da się ich wyciszyć? Już mnie trochę wkurwiają, no tak pieją. Jak stare babcie na tym... na przystanku. Tak to stoją 2 godziny, nic ich nie boli, jak obgadują innych, ale w autobusie to... Ustąp mi, młody człowieku! Jak nie chcesz ustąpić, bo wiesz, że stały 2 godziny wcześniej, kogoś obgadywały, mówisz... Nie, kurwa! To jak ty wychowany jesteś, stary... no... Draniu ty młody. Dobra... Tu jeszcze... Hello, kurko! Znuś tam jajeczka, żebym miał kaskę na rozwój gospodarstwa. Może go też uszczelić? Nie. Jakiś trochę niemrawy on jest, ten kogut. Mam nadzieję, że jest płodny, a nie bezpłodny, bo chciałbym, żeby się te kury nam rozmnażały. O, tu jeszcze jest jakaś dziura. Dodatkowa wentylacja, klima była. O kurde, ile punktów dostałem, ty! Elegancko! To teraz trzeba będzie większość chyba wszystkich tych budynków ponaprawiać, bo będą wtedy o wiele lepsze te punkty i dzięki temu będę mógł kupić sobie coś, co będę miał zniżkę przy kupowaniu jakiegoś różnego rodzaju innych tych innych maszyn rolniczych. Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj mamy jeszcze do naprawienia. Mamy tam płot, ale płotem zajmiemy się kiedy indziej. Tu możemy sobie ognisko zrobić. Tu już chyba wiele nie mam. Zaraz sobie tylko postawię jeszcze tutaj rusztowanie. Tędyk nie wejdę. Gdzie to rusztowanie mogę postawić? Takie, żeby... O, tutaj jest rusztowanie z możliwością wejścia. Zaraz zobaczymy, czy u góry mam coś jeszcze do zrobienia. Nie, on jest odnowiony, jest naprawiony, więc chyba jest wszystko gicior. Tak. Tylko teraz musiałbym ewentualnie kupić sobie jakieś materiały, aby to obić. Zaraz jeszcze pójdę tylko sprawdzić, bo tam jest kawałek dalej. Kawałek dalej jest metal, którym naprawialiśmy też szklarnię, więc zaraz zobaczę, czy... Czy również mogę tego metalu użyć do naprawy naszego kurnika. Bo tak naprawdę nie wiem, czym powinien być obity kurnik. O, są pomidorki, patrzcie, urosły. Znaczy, krzaki urosły. Musimy im tutaj troszkę dodać wody. Wydaje mi się, że jak będą mieli komfort, to chyba będzie najlepiej.
Szkoda, że nie ma takiego poradnika, jak tak naprawdę powinno być. Może w sumie z jednej strony to dobrze, bo powinienem korzystać właśnie z wiedzy tych innych osób. Wtedy fabuła by bardzo była ciekawa. Weźmy sobie metal. I sprawdźmy. O, kotek! Cześć! No, chyba jednak tutaj nam to nie pomoże, bo nie widzę, żebym mógł tutaj coś dać. Tak, niestety. Metal nie jest nam do tego stworzony, więc będę musiał zobaczyć ewentualnie w sklepie, co mam kupić, by odnowić jeszcze bardziej ten nasz tutaj kurnik. No i sprawdźmy na mapie dokładnie, czy gdzieś mogę jeszcze sprzedać te jaja, żeby mieć więcej kasy. Sprawdźmy, co tutaj jest. Jest tu coś jak rynek. Sklep z pojazdami. O, jest rynek. Handluj, pytaj o cenę. O, elegancko. Nie wiem, czy jest on odblokowany, bo byłem jakiś czas temu i nie był odblokowany. Więc przejedziemy się autobusem, bo będzie szybciej. Zerknę tylko, gdzie on jest. Tutaj sobie zaznaczę. I zobaczymy. Mam nadzieję, że dostaniemy jakąś normalną cenę za te nasze jajca. Dobra, może być tu. To już i tak trzeba biec, i tak trzeba biec. Z jednej strony fajnie, jakby był taki rower tutaj do tego. Do transportu. O, kolejne maszyny. O, zobaczymy, ile ten kosztuje ciągnik. Czekaj, oko inżyniera. Wolne ręce. 90 tysięcy, no pogrzało ich. A to kombajn ile? Milion? Milion? Nie no, 130 tysięcy. Ale dobra, tu mamy w razie czego kultywator, 15 koła, 50 koła, siewnik, no pogięło ich. W sumie 17 tysięcy to nie jest aż taka duża cena, ale nie wiem, ile ja musiałbym tutaj rzeczy zrobić, żeby tak naprawdę zarobić tą kasę. Właśnie, sprawdźmy, ile mamy zboża. My zboża na farmie mamy 740 kilogramów, czyli nawet nie mamy tony. A po ile jest tona zboża? To jest dodatkowy silos. €400. No to tu mielibyśmy... Najdroższy jest groch. Mhm. No tu z €300 byśmy otrzymali za to. Ciekawe, ile z pola się otrzymuje. Zobaczymy też, ile pomidory. Ile będziemy mieli pomidorów. Wow, uciekam! Ile będziemy mieli pomidorów i ile pieniędzy z tych pomidorów otrzymamy. Zobaczymy, czy w ogóle na razie mogę na tym rynku tutaj handlować z kimkolwiek. Gdzie tu jest jakieś wejście? To jest jakiś budyneczek. Co tu są? Mogę armatę kupić? Siema, ziomoś. Siema, ziombal. Chyba, że muszę wszystkich tutaj pytać, co? Cześć. Cześć, mam... O! Siema, mam jaja na sprzedaż. Good morning. Co ci się w ryi stało? Czy to twoja broda? Szukam pracy, bla, bla, bla. No dobra, zobaczmy. Tu chyba muszę podchodzić do każdego i klikać właśnie pohandlujemy. Tak jak tamtą babkę, co żeśmy w tamtym chyba odcinku... odnaleźli. Siema, łysy. A, pierwszy raz cię widzę. No, siemanko. My jesteśmy w ogóle na tym rynku? No tak, jesteśmy... Nie, kawałek dalej. Dobra. To czyli co? Rynek to jest to. To da się tu jakoś wejść? Czy okno mam wybić? No tu się nie da wejść. Chyba jeszcze jest zablokowany on. Tak, bo nie mogę nic zrobić. A to jest ten nasz budynek. Dobra, to pochodzę jeszcze tu po ludziach, popytam. Może jakiś... Może jest możliwość właśnie pohandlowania.
Wyglądasz prześlicznie. No dobra, sprawdźmy tą poradę znowu. Ach, to chuj to z taką poradą, ty. A ty, siema? Siema, Daniel. Pohandlujemy. Kurde. Spoko. Dzięki. W dupę sobie wstać taką radę. Ja już ją widziałem, słyszałem. No dobra, ludzie, jest jakiś rynek, jaja chcę sprzedać. Męskie, nieogolone. Halo. Dobra, idę do tych penerów jeszcze, tutaj są jacyś. Ten kurde zamiata. Łysy, poczekaj, już pędzę do ciebie. O, siema. To jeszcze jedno podejście. Siema. Ej. Ale martwa. Co tam kurwa widzisz? O, o. Nagle mogę z nim zagadać. Popatrzyłem w to samo miejsce, mogę z nim pogadać. No dobra, ponarzekajmy. What are they thinking? They only care for themselves. No. That's what they all do. Dobra, daj ze 100 euro. Mamy ładną pogodę, o Jezu, ja tu nie o pogodzie, ja chcę jaja sprzedać, gościu. Dobra, dawaj już pracę. No. No. Tylko to potraficie powiedzieć. A jaja się same nie sprzedadzą. A ty? O, ty to chyba haracz bierzesz. Good morning. Yo, yo. Yo, 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 yo. Wszystko u ciebie okej? Okay? Garbisz się trochę. I'm perfectly fine. Thank you. Thank you. Thank you. Pocałuj mnie w dupę. Jajka chcesz kupić? Nie ziewaj mi w ryby, bo ci jebie tutaj jakąś spermą. Dobra. Handlować albo się zrelaksować. Pyk. Czekajcie, ja to sobie tak kurde. No już nie mogę sobie przybliżyć, okej. Gdzie ta gwiazdka jest? Ale tu nie ma nikogo. Halo, pusto jest. I want sprzedać jaja. No dobra, zerknijmy jeszcze raz na mapę. Czy coś się uaktywniło? Nie. No to by trzeba było chyba jeszcze jakąś misję zrobić. Tu jest nowe zadanie, więc może sobie tutaj pójdziemy, zobaczymy, może jakaś szybko kasa wpadnie. I tak na razie kurnika już lepiej nie mogę zrobić. O, tu co to za zbieranina? Wszyscy ryby łapią? O, cześć ruda. Cześć ruda. Hello. Siema Grace. Good morning. Pohandlujemy? A nic się nie spadło, jak spadło z nieba. Ja jebie, ale masz teksty. Dobra, to spadaj. Siema Madison. Pohandlujemy? No dobra, to na razie. Mruczysz jak krowa. Siema. Ty kurwa pedale. Siema Zoe. Good morning. Good morning, wszyscy wyglądacie tak samo. Czy ty masz sobowtóra? I osrane portki. Hi. Siema, łysy. Hello. Złapałeś coś? O Boże, halo, gdzie tu są jacyś handlowcy? Ja chcę robić many. O! Dobra, gościu, dawaj, pohandlujemy. Czekaj, wpierdolę kiełbasę. No i co? Siema, Luke. Zmieniłbyś fryzurę, bo wyglądasz trochę jak cep. O, jest, w końcu! Mówiłem, że on będzie chciał handlować. Absolutely. Za ile kupisz jaja? O! Podrożały! No i co? 10 mu sprzedam, to ile by miał? 5 euro? To gówno, nie kasa.
O, przecinarkę mogę mu sprzedać, ale szkoda, bo przyda nam się do koszenia trawy. Co masz, kiełbę ma... on ma kiełbę za 2 euro! Ja po ile kupiłem kiełbę? Kurde, kasę można robić, żeby ten... kupić u tamtego typa i tu mu kiełbę sprzedawać. Nawet jeżeli 30 centów, spoko. Ziomeczku, czekaj, ja ciebie tutaj sobie dodaję. Gdzie ja jestem w ogóle? Tu nad jeziorem. O. Pohandlować albo znaleźć pracę, tak? No dobra, to idę jeszcze na dworze. Zobaczymy, czy na dworcu uda nam się sprzedać jaja drożej. Okej, okay, nie piję więcej kawy, bo mi siada, Jeb przez płot. Nie ma, no to przez tory muszę przejść. Zobaczmy, czy pociąg jedzie. Nie. Kurwa, chyba trochę pusto na tym na tej stacji, co? Ludzi mogę spotkać, tak. Pusto jak w dupie. Dobra, idziemy na przystanek. Janek, chodź na przystanek. Bocian, może chcesz kupić jaja, kurze? Chyba nie chciał, bo uciekł. A ty? Bocian. No, czemu uciekasz? W dobrą stronę w ogóle idę? Dobrze. Na 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 na. Biegnę do przystanka. Dobra. Gdzie by tylko sprawdzić jeszcze raz do tego typa naszego, tutaj ziomeczka, po ile on ma kiełbasę? No chyba, że ceny wzrastają względem punktów społecznych. Zaraz się to okaże. Trochę słabe by to było, bo lepiej jakby każdy miał tam swoją cenę. Byłoby ciekawiej. Siema, Johnny. Pohandlować chcę. Tak. Oczywiście. Kiełby. Po ile masz kiełbę? Niestety. To najgorzej, no najgorzej, że się zjebali całą akcję, więc ja muszę grać, żeby jaja były droższe, tak? Świetnie. A czy mogę kurnik rozbudować? Albo czy mogę kupić kurnik u kogoś jeszcze? Kur w Warszawie nie hodują, tylko gdzieś tutaj na wioskach. No dobra, szklarnia mi niepotrzebna. Dobra, wiem, że tutaj gdzieś było jakieś Ej. Ej. Tu było zadanie naprawy czegoś. No przecież było przed chwilą. O, tu są dwa jeszcze. Zaoraj pole, 1 hektar, tu jest naprawa. Dobra, udamy się tutaj raz jeszcze. O, tutaj i pójdziemy naprawić budynek. I wtedy jakaś kasa jeszcze będzie. I punkty społeczne, ale chyba najwięcej dostaję za to, że naprawiam swoje budynki, ale tym zajmiemy się w innym odcinku. Zrobimy sobie tak, że każdy odcinek będzie właśnie podzielony typowo na naprawę jakiegoś naszego dobytku. Muszę iść tutaj, bo tutaj będzie... O, chyba to do tego łysego będziemy musieli iść. A nie, to dziewczyna jest, tylko że blondyna, z daleka wyglądałaś... Cześć, z daleka wyglądałaś jak łysa. Fajne masz okulary, stary. Jak Harry Potter trochę wyglądasz. To nie do tej podszedłem, to spierdzielaj. Dobra. No i tutaj. No to musi być ona, ej. Fuck. Zaraz zobaczymy jeszcze. O! Ej, halo. Cześć, to ja. Robotę chcę tu zrobić. No jestem teraz centralnie w tym miejscu. No to musi być ona, jak tamta sobie poszła. Ej. Ej. Nie ma jakiejś łopaty, żeby jej jebnąć? Nie ma. Dobra, idziemy jeszcze raz zobaczyć do tej. Ale ona nie miała żadnej roboty, to więc tutaj się nic nie pokaże. O. Siema.
Nie no. Is there something I can help you with? No, not at the moment. Dobra, to musimy chyba w głąb tamtego miasta wejść, znaczy tutaj tych budynków. Nie, no to kurde. Ta jest jakaś martwa. Martwa sztuka. No tego mi się nie chce orać. Nie wiem, o co tu chodzi. Coś się chyba spierdzieliło. Zapiszę sobie grę. Tak, zapisz grę. Dobra. I podejdę do niej jeszcze raz. Nie no, ewidentnie coś jest nie tak. Konia mnie zrobili. Oszukali mnie. Pracy mi nie dali. Napraw jeden z budynków. Ale ona nie chce, żebym jej naprawił budynek. Szmaciura jedna. Poskoczyłem przez te krzaki jak stary cowboy. Siema. O. Ty jesteś busy, a ja nie mam pracy. Konia żeście mi zrobili, szmaciarze. Mówiliście, że dacie mi robotę i co? Tam był ten ziomeczek od kiełbasy. Nie wiem, może się przejdę w tą stronę, zobaczymy. Bo chyba tego terenu jeszcze nie odkryłem. O, jest jakiś ziomeczek. Albo ziomeczka, znowu blondyneczka. Zobaczymy. No, jak na razie podchodząc do nich i pytając o pracę, jeszcze żaden nie zdobyłem, więc nie wiem, czy to jest możliwe, albo czy to jest możliwe na obecnym etapie gry. Siema. No jak tak later? Pokaż tutaj, no przecież patrz, szklarnię masz dojebaną. Bym ci ją naprawił. Ale masz dready. Umyłaś włosy kiedyś? Okej, trójka. O Boże. No to się wal. Ej, gościu, nie kupuj więcej takiej samej koszuli. Bo w ryja dostaniesz. No, co not now? Now! Fucking shit. Nie, no masz szczęście. Pierwszy raz cię widzę. Szukam kurde, nie tu. Politycy wiem, że mają nas w dupie. No. Tak. Dobra, polubiłeś mnie, daj robotę. Piątka, wystaw środkowy palec i kopnij go w dupę. Super. Dobra, no to świetnie. Na darmo tu przyjechałem. Tu robotę mnie wydymali. Co mogę jeszcze zrobić? Informacje o polu. Całkowicie odnów... O, to bym dostał 20 tysięcy punktów za na odnowienie swojego gospodarstwa. Dobra, sprawdźmy, co tu mamy jeszcze. Zaoraj pole. Na tej farmie stoi prasa, aby ją zdobyć. Dobra, to chociaż pojadę tutaj sobie do niego i zobaczymy, co muszę zrobić, aby tą prasę otrzymać. Idziemy teraz znaleźć tylko przystanek. Czekaj, bo to już jakaś blondyneczka jest. Siema. To aż tutaj przylazłeś za mną? Ty stara Penero, ty stara ty. Uciekamy od niej, bo zgwałci mnie. No dobra. Biegnę zobaczyć, co on tam ode mnie chce. Ale ładny bus zielony. Halo, panie kolego, może jajka męskie, co? Nie chcesz kupić? 50 centów jedyne. 50 centów, panie. Dobra, chyba tutaj. Okej. Jesteśmy. Ja tutaj sobie idę do tego ziomeczka. Zobaczę tylko jeszcze, ile ciągnik tutaj kosztuje, z ciekawości. O, Fendit. No, za Fendita 90 tysięcy mogę dać, tylko słaby. 112 koni. Co tu jeszcze mamy?
O, siema gościu, kupisz mi tutaj tego pick-upa? O, a pick-up ile kosztuje? 4 dychy. Dobra, chodź pogadamy. Hello, zobaczmy, kto to jest. No dobra, zapytajmy ostatni raz, czy ma jakąś robotę dla mnie. Ale 50 punktów dostałem. Z jednej strony spoko, ale mogę sobie wsadzić w dupę. Dobra, więc tak. Ja idę tutaj tego ziomeczka do Calvina zapytać się, co muszę zrobić, aby otrzymać tą prasę, bo i tak ona nam się przyda. A wy idźcie oglądać kolejny odcinek lub poprzedni, jeżeli nie oglądaliście. I pamiętajcie, żeby wstawić łapkę w górę. A ja idę teraz zapchać swoją dziurę. Trzymajcie się, cześć!